Uczniowie mrągowskich szkół są w trakcie realizacji projektu Gramy w Radę, Damy Radę, który opiera się o grę symulującą działalność Młodzieżowej Rady wspomaganą specjalną platformą internetową. W tym czasie zrealizowaliśmy już kilka zadań, między innymi stworzyliśmy swój profil na Facebooku, film promocyjny. Zasygnalizowaliśmy także w szkołach, w urzędach, w instytucjach, że uczestniczymy w projekcie Gramy w Radę, Damy Radę. Dotychczasowe działania młodzieży zostały bardzo wysoko ocenione przez zespół ekspertów, który z Warszawy decyduje i przyznaje punkty. W tym momencie znajdujemy się na 4. miejscu spośród 32 gmin z trzech województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Jednocześnie mrągowski projekt znajduje się na 2. miejscu w województwie warmińsko-mazurskim. Młodzi mrągowianie są obecnie w trakcie realizacji kolejnego zadania. Przez 3 dni odbywały się spotkania z radnymi miejskimi, władzami powiatu mrągowskiego oraz burmistrz Mrągowa Otolią Siemieniec. Jeżeli oni sami doszli do wniosku, że gramy w radę, damy radę, to jest właśnie to twórcze, ta wartość dodana i powinni się angażować, bo powinni poznawać tajniki funkcjonowania chociażby tej rady, czy problemy miasta. Również powinniśmy się my, którzy decydujemy o wielu sprawach, wsłuchiwać w ich wnioski, w ich spostrzeżenia i współpracować z nimi. Są potrzebni, są częścią tego miasta. Projekt realizowany przy wsparciu burmistrz miasta Mrągowa oraz Urzędu Miejskiego w Mrągowie ruszył we wrześniu i potrwa do czerwca przyszłego roku. W trakcie 10 miesięcy kilkunastoosobowa grupa MSIS Gra w Radę będzie tworzyć wspólne inicjatywy, promować własne pomysły, współpracować z dorosłymi i angażować lokalną społeczność. Udział w grze umożliwi uczestnikom poznanie idei, zasad oraz doświadczenie korzyści płynących z funkcjonowania samorządności młodzieżowej. Na każdym spotkaniu uczymy się czegoś nowego, poznajemy nowe władze w jakiś tam sposób, poznajemy wszystko od innej strony, czyli od tego, jak wypełniać jakieś formularze, jak to wygląda, bo tak naprawdę w naszym codziennym życiu nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co tak naprawdę taka rada robi, a dopiero przez zadania w jakiś tam sposób poznajemy to od środka. Udział w grze ma pokazać młodym ludziom, że mogą wpływać na to, co dzieje się w Mrągowie. Mrągowska drużyna zrealizowała już kilka zadań, a kolejne są przed nimi. Zachęcamy do śledzenia postępów zespołu MSIS Gra w Radę na Facebooku. Profil znajdziecie pod adresem www.facebook.com/MSIS Gra w Radę.